wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z firmą Merlin Pickups, która jest jednym z najstarszych w Polsce, jeżeli nie najstarszym, cały czas działającym. Myślę, że nawet tak to można powiedzieć, producentem przetworników gitarowych. Firma Merlin Pickups ma w swojej ofercie różne przetworniki, których testy są już na kanale. Bardzo lubię przetwornik Sabotage, bardzo mnie zaskoczyły pozytywnie aktywne przetworniki Eclipse, które moim zdaniem grają no na pewno nie gorzej, troszeczkę inaczej, może nawet lepiej mi się grało niż na EMG, które kocham. Więc no generalnie jest tych przetworników trochę, możecie sobie to oblukać. A dzisiaj mamy do czynienia z takim całym produktem do wymiany w Stratocasterze. Jak wiecie, ja ostatnio jestem, no tak stwierdziłem, że może warto byłoby mieć Strata. Tego Strata nawet mam, oryginalnego amerykańskiego, dorwałem dzięki temu, że się zamieniłem za jedną z Labug, które miałem. Natomiast no jest to niestety Stratocaster na humbuckerach, a chciałem mieć takiego Stratocastera na singlach, bo właściwie takiej gitary poza Phoenixem, gdzie tutaj mam humbuckera, to w tym momencie nie mam. Żałuję, że kiedyś sprzedałem jednego Tokaja Goldstara, bo był po prostu najlepszą gitarą, jaką w życiu miałem, jeżeli chodzi o takie instrumenty w rękach, i zabijał wszystko, co do tej pory do wcześniej i do później miałem. Natomiast dzisiaj mówię, przetestujemy sobie taki gotowy całkowicie produkt od Merlina. Oni robią takie całkowite płytki ze swoimi singielkami. Wszystko jest polutowane. Jak widać, jest to polutowane na takich różnych fajnych kabelkach oldschoolowych. No i jest to dużo lepsza jakość niż to, co później zobaczycie w gitarze, którą tutaj testuję, czyli w Harley Bentonie, bo Harley Benton jest moim, no na razie, Stratocasterem. Zacznę sobie zabawę z Harley Bentonami. Znaczy ze Stratocasterami od Harley Bentonów. Przenosimy się na stoliczek. No i jest mój stracik, moi mili, szanowni państwo. Siema, siemanderko, siemandereczko. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Kolejny odcinek filmików w gitarach. To jest mój strat, jak to on się tam nazywa? ST90, tak? No, który oczywiście mam tutaj dzięki sklepowi Gitaresco, do którego bardzo serdecznie zapraszam. I zaraz się dowiecie, dlaczego do niego też zapraszam. Ale ładna gitara. Pierwsze wrażenie jest dużo lepsze niż to, które było, jak oglądałem gitarę na zdjęciach. Specjalnie poprosiłem Sławka o to, żeby wysłał mi ten instrument tak jak Toman go do niego przysyła. No niestety już zdjąłem tutaj tą folię. Toman ma fajną rzecz, bo wkładają taką, tak jakby troszeczkę nasączaną czymś, tutaj ten papier na podstronicę. No już niestety go wywaliłem, kurde. Tutaj gdzieś jest. To jest to. A nie, no ten chyba nawet nie jest nasączany, więc już chyba nie, no. W każdym razie czasami się zdarzają takie, ale poprosiłem Sławka o to, żeby przysłał mi tą gitarę tak, jak ona jest prosto z fabryki, no bo jak wiecie, Sławek robi te bajery, że no ustawia te instrumenty w jakimś tam sensie. Oczywiście tak, no nie zakłada nowych strun, te struny to są jakieś, no nie wiem, czy nie, mówią, że wkładają Daddario, ale to nie wygląda na Daddario, więc chyba tomanowskie wkładają jakieś swoje, bentonowskie. No i robi taki wstępny setup instrumentu. Oczywiście nie robi tego tak, jak wiecie, jak potem serwis by wam zrobił. Zapraszam oczywiście do serwisu, ale no, te gitary, które są od Sławka, są na pewno lepsze, bo dużo też takich gitar po prostu miałem tutaj u siebie, które były już przez Sławka rękę. No jak widać, tutaj jest tak, mega sucha podstrunica i od razu są progi w ogóle absolutnie, totalnie do polerki. Zresztą tu widać jakieś w ogóle, no, tak jak to ja mówię, to dla mnie to jest jakiś w ogóle materiał, który chyba impregnuje na czas podróży. Ja to, tak mi się to wydaje. Nie wiem, no jest tutaj zawsze jakiś, na nowych gitarach, będzie czy to Benton, czy nie Benton, zawsze jest jakiś syf. Akcja strun, no w tym momencie mostek jest ustawiony tak, że no teoretycznie on mógłby być ustawiony w ten sposób. Ja jestem raczej zwolennikiem, jak już wiecie, jeżeli oglądacie odcinki, no to wiecie, że jestem raczej zwolennikiem tego, żeby ustawiać gitary z takim mostkiem jednak tak, że ewentualnie można trochę lekko w dół sobie to stawiać. To jest ta lepsza wersja, to jest taki mostek jak Wilkinsona, bez napisu Wilkinson. To jest ta najlepsza wersja, bo to jest w ogóle najwyższy Stratocaster, jaki jest. Gitara oczywiście przyszła tutaj po to, żeby przetestować płytkę merlinowską i sprawdzimy sobie, jakie jest porównanie tych Roswelli oryginalnych z
pick-upami, które robi Merlin po wymianie całej płytki. O, tutaj nie ma śrubki. Śmieszne. To też dobre. Natomiast tak, no to jest do zrobienia. No, ta podstrunnica to jest po prostu absolutna padaka i to trzeba zrobić. Te struny są do wyrzucenia tak naprawdę, ale chciałem wam też pokazać, jaka jest akcja strun, bo akcja strun, jaka przychodzi z Tomana, to jest po prostu to jest zło. Mamy tak, o Jezu, 3 mm jest na 3 mm jest na 1 i 4 mm poza skalą w ogóle jest na E6, więc to jest absolutnie w ogóle gitara no do całkowitego ustawienia, jak mówię, jak sobie ją kupicie w Gitaresco, no to będzie zrobione, no może nie będzie tak, że wiecie, walka o każdy tam milimetrzyk, tak jak to ja tutaj robię z kulą i z guciem, ale no na pewno będzie to lepiej niż ten Toman. Specjalnie chciałem tak to właśnie, żeby było. Fajne wiosło, mówię, lepiej wygląda niż na zdjęciach, bardzo, bardzo mi się podoba. Poczekajcie, jeszcze wam tak pokażę w całości. Telefonem kręcę, więc nawet nie widzę, jak tutaj. No chyba się złapało w całości. Więc bardzo, bardzo spoko jest to wiosło. No i mówię, najpierw zrobimy pełny ten setupson. Zamienimy struny. Potem pogram trochę na tej płytce, potem założę płytkę od Merlina i zobaczymy, co tutaj się dzieje. Ale ogólnie jestem, na zdjęciach tutaj mówię, kurde, taka drewniana, no ona jest pokryta jakimś takim lakierkiem. Podobno jest to body jesionowe, no niestety jest z trzech kawałków niesymetrycznie sklejonych, więc lecą. Jakby tutaj, kurde, no patrzcie, no, brakuje tych 2,5 cm, nie? Jakby to było tak tutaj i te dwa skrzydełka, to jeszcze nawet by ładnie wyglądało. No ale słuchajcie, no to kosztuje poniżej 900 zł chyba, czy tam coś takiego, więc no czego tutaj wymagać, prawda? Fendery też tak mają, a są dużo droższe. Ale ogólnie no, duże tutaj różne upgrade'y będą robione, to na pewno. Na pewno, no kluczy akurat takich nie mam, bo to pewnie są na 8 mm, więc kluczy takich akurat nie mam, ale no na pewno te przetworniki, jak w trakcie pracy zobaczę, jak to siodło wygląda, bo ono nie wygląda jakoś super najgorzej. No tam jest nawet coś napisane na nim, to istnieje jakaś taka mała szansa, tu jest, widzicie, taki znaczek, istnieje taka mała szansa, że to może z Newbone, muszę zobaczyć w tym. To, bo no tak wygląda całkiem nieźle, więc zobaczymy, myślę, że nie będę go wymieniał. No może te drzewka by się przydało wymienić, żeby już tak ten, ale nie wiem, czy będę miał, nie wiem, czy będę też, tak naprawdę to jest taka tam pierdoła, więc no nic, zaczynamy robotę. Biorę się oczywiście najpierw za ustawienie tego instrumentu, no bo jak mówiłem, przyszła ona Tomanowsko i no jest to gitara, którą trzeba ustawić. Pierwsza rzecz, jaką chcę tutaj zrobić, no to jest konserwacja podstrunnicy i lekka polerka progów. Zostawiam te struny, które są oryginalnie, bo one są, no jeszcze grają, więc na razie sobie, przynajmniej na czas tych wymian i tego wszystkiego, że wiecie, będą luzowane i ściągane i tak dalej, no to je zostawię, najwyżej potem sobie założę jakiś inny komplecik. Płytkę już mam. Generalnie płytka już tutaj jest, proszę bardzo, więc to jest płytka merlinowska, która zostanie tutaj ostatecznie wsadzona, tak się prezentuje, ładna, zrobionym od razu ekranem, no i wszystko jest tutaj gotowe do zrobienia, tak naprawdę wystarczy tylko i wyłącznie, no trzeba będzie niestety odlutować te dwa kabelki tutaj do gniazda i je jakoś tam przełożyć, ale no konkretnie ta robota, jeżeli chodzi o płytkę Merlina, no to wygląda to bardzo konkretnie. Zobaczymy, jak się będą otwory zgadzały. Mam nadzieję, że te otwory się tutaj zgadzają w pełni i że nie będę musiał nic do wiecie, tam dowiercać czy coś. No niestety jest to płytka czarna. Ta jest trochę ładniejsza w tym tortoisie, no ale w Merlinie są tylko i wyłącznie czarne i tylko i wyłącznie białe. No, jakoś to tam przecież się przeżyje, nie? Były trzy sprężyny, dołożyłem dwie, no bo ja generalnie ten mostek chcę mieć raczej w wersji zablokowanej. A dołożyłem sprężyny, bo za żadne skarby nie byłem w stanie ruszyć tutaj tych dwóch
wkrętów, nie wiem dlaczego, no po prostu są absolutnie nie do ruszenia. Nawet jak były sprężyny zdjęte, to nie chciały się w ogóle wkręcić. No troszeczkę inaczej wygląda ta postrunica. Po pierwsze ten matowy nalot zniknął, a po drugie no, zrobiła się wreszcie fajna, fajna ciemna. Powiem wam szczerze, że polerowanie progów w Harley Bentonie jest dziwne. Za każdym razem jak polerujemy tutaj w serwisie progi, no to jest tak, że kurczę, zastanawiamy się, co to są za progi, bo one się polerują trudniej niż inne i to nie jest pierwszy przypadek. No ale to drewienko rzeczywiście dużo lepiej teraz wygląda. Czas na to, żeby tą gitarę trochę przygotować do gry, no bo ona jest tutaj naprawdę, naprawdę to jest poważnie wam powiem. Powiem wam szczerze, że tak, dziwię się, że są takie na przykład serwisy gitarowe, które mówią, że zrobię wam gitarę w 24 godziny. Podejrzewam, że jest to jakiś chwyt marketingowy oczywiście, no bo moim zdaniem nie każdą gitarę da się zrobić 24 godziny, zresztą żadnej się nie da zrobić 24 godziny, no bo to zawsze, no my lubimy sobie tak gitarę na dwa dni zostawić po setupie i zrobić jeszcze taki post setup drugi raz zawsze w instrumencie, ale też na przykład jeżeli chodzi o podstrunnicę, słuchajcie, tutaj ta podstrunnica pierwszą warstwę oleju wypiła natychmiast, zniknęła po prostu. Druga warstwa była praktycznie 24 godziny i potem ją wytarłem i potem po polerce zrobiłem jeszcze jedną taką trzecią małą warstwę, taką, którą zostawiłem na godzinę, więc samo tutaj zakonserwowanie podstrunnicy w tym przypadku oczywiście no, trwało dłużej niż niektórzy robią setupy, więc słuchajcie, no mówię, no nikogo nie chcę oceniać, każdy niech robi jak chce, ale tak tutaj no, to wam chciałem przekazać ze swojego doświadczenia. Po setupie, czyli regulacji gryfu i regulacji wysokości tutaj na moście używamy, chociaż nie zawsze, takich specjalnych blaszek w ogóle do ustawiania wysokości. Mówię, nie zawsze tego używamy, ale ja na przykład lubię. Tutaj wychodzi w tym momencie 1,25 mniej więcej, a tutaj wychodzi 1,75, to jest ciężko chyba pokazać, no ale tak mniej więcej to, tak się mniej więcej to prezentuje i gitara nie brzęczy w żadnym miejscu. Znaczy tak, ten fretwork tutaj mógłby być poprawiony i być może jeszcze to ma akcję, by się, jeżeli by zrobić szliwy, wyrównać te progi, bo gdzieś tutaj się zaczynają jakieś takie górki, mimo prostego gryfu na oko nawet widać, że tutaj gdzieś tam coś to nie jest tak super idealnie, ale to nie zawsze przeszkadza i taka akcja jak jest teraz jest całkowicie akceptowalna. Przypominam, że taka akcja 2 mm na 1,5 to jest taka książkowa akcja strun. No tutaj udało się zjechać troszeczkę niżej. Być może na przykład na dziewiątkach byłoby jeszcze niżej. Zresztą jak założę dziewiątki, bo docelowo takie struny w tej gitarze chcę założyć, to są dziesiątki, no to i tak nawet przy tej akcji będzie trochę mięciej. Więc no co, no można zacząć właściwie przystępować do testów i sobie sprawdzić, jak to po prostu gada. No, najpierw zobaczymy te przystawki rozwelowskie, tak? Thank you.
tego, żeby to było proste w wymianie, jest takie, że właściwie robimy zamiankę 1:1, nie? Więc wykręcamy, luzujemy sobie struny, no bo mówię, ja chciałem użyć dokładnie tych samych strun. Więc luzujemy sobie tutaj te struny. Pudełeczko sobie odkładamy, śrubki, mimo tego, że tutaj Merlin dodaje śrubki, no ale mamy tutaj... O. Ciężko chodzą, ale to dobrze może. Zobaczymy też, jaki ekran zrobił Harley Benton sam z siebie. Nie spodziewam się tutaj wielkiego ekranu. Myślę, że będzie malutki ekran w okolicy tylko tutaj potencjometrów. Ale tak jest też na przykład w Fenderach. No rzeczywiście w tej merlinowej płytce no, mamy do czynienia z porządnym ekranem po całości. Bardzo ładnie zrobionym, więc... No to już jest plus. Przy okazji może taką gitarę warto byłoby od razu sobie też wyekranować całą resztę, ale tego nie będę dzisiaj robił na potrzeby tego testu. No powiem wam, że zaskoczyła mnie generalnie pozytywnie jak na razie ta gitara. No oczywiście tak, nie podoba mi się, jak się opiera mostek, chociaż teraz się opiera chyba trochę lepiej, trochę to tam podpostowałem, ale miałem taki tam lekki problem, że z jednej strony mi się opierało bardziej, z drugiej mniej. Ja cały czas nie jestem przekonany do tego, czy mi się podoba ten kolor, ten wygląd. Wszyscy mówią, że jest ładna, a ja taki jestem, dla mnie ona jest taka troszeczkę sztuczna, nie? W każdym razie, no słuchajcie, no tutaj mam struny poluzowane, wyjmujemy, o już widzę, że tutaj jest problem z wyjęciem, czyli jest tak jak w niektórych Fenderach, ale no dobra, wyjęło się. O, jest plus taki w tym, no więc tak jak się spodziewałem, czyli tutaj jest tylko malutki ekranik, no oczywiście tak, w merlinowej płytce jest dużo lepszy przełącznik, wygląda na taki, nie ma napisane Switchcraft, ale wygląda na Switchcrafta. Oczywiście mamy płotki CTS-a, oczywiście mamy porządny kapasitorek, no tutaj są jakieś płotki, nawet nie alfa. Te kapasitorki tutaj są takie te zielone, czyli te z tych takich tańszych. Co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? No nic tu więcej nie ma napisane. No rzeczywiście to wygląda dużo, dużo biedniej. Jest pomalowane jakąś taką farbą, więc zobaczymy, czy jest to farba przewodząca, czy nie. Teraz potrzebuję lutownicę. Generalnie jest tak, że tutaj jest ten kabel do masy. Z tych merlinowskich, więc tak naprawdę mógłbym odlutować kabel, który mam tam pod spodem i zostawić tutaj sobie to. I tak chyba, chociaż nie, bo ja tego to, a no już trudno, no dobra, no odlutuję. Zobaczymy, jak to się nam przylutuje dzisiaj. Czy będzie łatwo, czy nie będzie łatwo. Nie lubię lutować do tego. Czekajcie, jak to potem sobie tutaj przełożę, to jakoś, no dobra, coś, nie, dobra, robię inaczej. Ten kabel od masy jednak zostawię, ten z tej płytki tutaj odlutuję, wręcz nawet może go tak ładnie oderwę tutaj, o, ciach, dobra. Jedyną rzeczą, którą musimy zrobić w tym momencie, to jest zamiana gniazda. I tutaj to gniazdo też jest i już jest przylutowane i trzeba będzie je jakoś po prostu no, podmienić trzeba je będzie, ale wykorzystam też to gniazdo, które dał Merlin, bo jest na pewno lepsze jakościowo niż to, które tutaj sprezentował mi Harley Benton, że tak powiem. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite. They feeling I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. Przy okazji można sobie zobaczyć, jak Harley Benton jest zrobiony pod spodem. Na szczęście nie ma dużego basenu, to jest
To jest duży plus tego wszystkiego, co tutaj się dzieje, no bo mógł być taki tutaj wielki bazar, no tu mamy miejsce na humbuckera, mamy miejsce na single z tymi takimi, wiecie, trójkątnymi podstawami, więc jest dobrze. Z problemów napotkanych, oryginalna blacha od Harley Bentona, ta, którym jest gniazdo, niestety otwór na gniazdo był za mały do tego gniazda, które zastosował Merlin, więc musiałem sobie to podmienić i no już to nie jest oryginalne i w to nieoryginalne mi weszło, a to, które było w Bentonie, no niestety, ale nie pasowało, zresztą nawet już sam nie wiem, gdzie je teraz położyłem, będę musiał je zaraz znaleźć. No dobra, ja dalej się dobawię, przekładam kabelek i jedziemy z tematem. Aha, jeszcze jedno chciałem sprawdzić, czy to jest przewodząca farba, to jest takie ciekawe, czy to jest przewodząca farba generalnie, czyli czy nam to piszczy. No powiem szczerze, że po różnych moich doświadczeniach z... Kręcę jedną ręką i jedną ręką tutaj robię. Po różnych moich doświadczeniach z tanimi gitarami szczerze wątpię, że to jest przewodząca farba i oczywiście przewodząca farba to nie jest, no bo no ile mostek jest przewodzący, tak? Jest, mostek przewodzący jest. No to farba tutaj przewodząca nie jest, więc to tak naprawdę nie robi żadnego ekranu. Nie wiem, jak oni to malują i dlaczego tak to malują takimi rzeczami, ale to nie jest pierwszy przypadek. W Fenderach też tak, o, niestety. Idealimon. Myślałem, że będzie gorzej wyglądało z tą czarną płytką. No zobaczymy, jak to teraz z tymi dziurkami tutaj jest. Czy te dziurki pasują idealnie i czy możecie sobie rasować swoje Bentony samemu tak naprawdę. No bo to jest taki zestaw dla kogoś, kto z lutownicą jest na lekki bakier tak naprawdę, no bo nic tu nie trzeba robić, no to wszystko jest właściwie gotowe, więc to jest ten plus. Czy coś mi tu jeszcze gdzieś pieje? Najważniejsze jest to, jak to zagra. No mówię, mam nadzieję, że będzie tu dużo szlachetniejsze. Ja jeszcze nie wiem. Mam nadzieję, że będzie to dużo szlachetniejsze od tego, co reprezentuje sobą Roswell. No prezentuje się chyba nawet lepiej niż z tamtą. Bałem się tego, że mi się to nie będzie podobało, bo ten żółwik, no to pasuje generalnie do tego tutaj jesionu, ale jak tak przykładałem, to tak kurde nie byłem pewien, ale teraz jak wam powiem, to tak chyba, no na pewno nie wygląda tak, jak się spodziewałem, że mi się nie będzie podobało i chyba nawet mi się podoba bardziej. Dobra, cóż, no zobaczmy, jak to gada tak naprawdę. Podłączę. Thank you.
Nie ma co dywagować, nie ma co tutaj rozprawiać i nie ma co się tutaj nad niczym zastanawiać. Słuchajcie, przetworniki, które tutaj Merlin zrobił, są dużo lepsze od przetworników roswellowskich. Nie będę ukrywał, że roswellowskie przetworniki nie są najgorsze, więc czyni to w tym momencie coś takiego. Mamy gitarę za około 1000 zł, która jest dużo lepsza od gitar na przykład Squier Bullet i Squier Affinity. I w oryginalnej swojej konfiguracji spokojnie da nam radę. Jeżeli ktoś jest troszeczkę bardziej wymagającą osobą, ale nie ma aż tak dużo pieniędzy i na przykład dorwał sobie takiego Stratocastera od Harley'a Bentona używanego za 500 zł albo za złotych na przykład 600, dokupił sobie do tego płytkę Merlina i ją zmienił, czy nawet same przetworniki Merlina, no bo wiadomo, że nie trzeba kupować całej tej płytki, chociaż no robi ona robotę, jest lepiej zrobiona, za bezcen ma zajebisty zawodowy instrument. Klasa jest tych przetworników dużo, dużo wyższa niż te Roswelle. Roswelle nie są złe. Ale Roswelle mają tą taką szeleszczącą, jazgoczącą górę, która mnie wkurza i która gdzieś mi mówi, że to są takie przetworniki jednak budżetowe. Tutaj cały czas jest fajna górka, cały czas jest wszystko spoko, jeżeli chodzi o brzmienie Strata. Nic się nie zamula, nic się nie robi, no ale jest to bardziej stonowane i nawet ten przetwornik mostkowy tutaj robi konkretną robotę, że po prostu no jest ten Stratocasterowy świst, ale on jest okiełznany, on jest w fajnym wydaniu. I mnie te przetworniki no po prostu bardzo się tutaj spodobały i jestem zadowolony z tego, że sobie je tutaj wstawiłem. Może nie jest to jeszcze Stratocaster moich marzeń, no bo nie jest Fenderem amerykańskim, więc generalnie marzenia trzeba spełniać i może jeszcze taki Fender amerykański gdzieś tutaj do mnie sobie wjedzie. Natomiast Stratocastera do brzmień typowo stratocasterowatych, do typowo brzmień czystych, czy jakichkolwiek, które ze Stratocastera, z innej gitary się nie wydobędą, w tym momencie mam i nie muszę się go wstydzić. I nie mam problemu z tym, że tu jest napisane Harley Benton, bo tu mam napisane pod spodem Merlin i wiem, że jest dobrze. nie, no już tak oczywiście bekuję, ale słuchajcie, no naprawdę, naprawdę zrobiło to robotę. Jeżeli szukacie przetworników do Strata, to wcale nie musicie szukać za oceanem, wcale nie musicie szukać, wiecie, za granicą, gdzie jest diabeł, bo ja nie mam telefonu, tylko po prostu w Polsce, w Olsztynie robią dobre przetworniki. Jak zwykle na końcu odcinka wielkie, wielkie podziękowanie dla wszystkich, którzy kanał wspierają i którzy umożliwiają temu kanałowi to, że w ogóle istnieje i że został moją pracą. Dzięki za to, że płacicie czynsz w fogowni, dzięki za to, że ta fogownia dzięki wam powstała. Jesteście naprawdę mega, mega ludźmi. I tyle mogę powiedzieć. Co ja jeszcze mogę powiedzieć poza tym? No mogę powiedzieć to, że oczywiście są do wygrania w tym miesiącu jak zwykle nagrody. I jak zwykle jest gitara i różne nagrody inne, jakieś tam efekty, kosteczka Luca Plectrums, płyty, koszulki, bluzy, czapeczki, wlepeczki, kable, po... co tam jeszcze jest... nie pamiętam, ale wszystko to widzicie, co jest do wygrania tutaj na ekranie i generalnie to jest moje podziękowanie za to, co robicie. Oczywiście sprawa wygląda również tak, że no jeszcze mi chyba ze 100 osób zostało do wysłania wlepek i kostek, więc to wszystko też do was wyjdzie. Koszulki już wszystkie zostały rozesłane, więc mam nadzieję, że wszyscy, którym koszulki się należą, już te koszulki dostali. No i mówię, no sukcesywnie to wysyłam, myślę, że do końca wakacji się uda już, że tak powiem, wyzerować ten licznik, a potem następna transza w styczniu, tak jak zwykle. Jeżeli ktoś czegoś nie dostanie, ale to nie, to będę mówił chyba we wrześniu, no jak już wyślę wszystkie i ktoś czegoś nie ma, no to przepadło, nie? Słuchajcie, fajnie, że oglądacie. Pamiętajcie o tym, że jest sporo materiału nagranego. Ostatnio Jacka z CTGTV poprosiłem, żeby trochę mi pomógł. Wysłałem mu 10 filmów i mi zmontował tak przedwstępnie. Ja je tam potem jeszcze składam do kupy tych angielskich. Jest sporo tych angielskich filmów, więc to wiecie. No oczywiście są nowe cele na tym Patronite. Cały czas trzeba iść do góry. Skoro mi pomagacie, no to ja też muszę tutaj różne wyzwania. No, największy jest taki cel, żeby mieć budżet na to, żeby robić wywiady. No bo wiecie,
pieniądze mówią, jak to mawiają Anglicy, więc być może udawałoby się za drobną opłatą kogoś tutaj bardziej, wiecie, znanego zaprosić. Nie wiem, jak to wygląda. No do tej pory nikomu nie płaciłem za wywiady, ale tak sobie wymyśliłem, że może to byłby ten właściwy klucz diabelskiego domu skarb. Natomiast kamień z procy kamień. Natomiast słuchajcie, no dzięki wielkie za to, że jesteście, tak? Pamiętajcie o tych subskrypcjach i żeby zalajkować i pamiętajcie o tym, żeby komentować, ale teraz ten moment to już pewnie obejrzało 5 osób ze wszystkich, tak w ogóle. Końcówka samochodowa. Thank you.